Dziś Koalicja Obywatelska prezentuje naszego kandydata na prezydenta miasta Częstochowy. Człowiek, który lubi i chce pomagać innym ludziom. Łukasz Banaś, kandydat Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy. To jest dobry dzień, to jest dobra wiadomość. Łukasz, wielkie brawa. Ja się ogromnie cieszę, że mogę tutaj być w Częstochowie, obok kandydata na prezydenta miasta, pana Łukasza Banasia. Gratuluję waszego kandydata. Powodzenia! Szanowni Państwo, bardzo się cieszę i jestem z tego dumny. Tak, chcę być prezydentem Częstochowy, bo Częstochowa potrzebuje zmian. Przygotowałem propozycję dla częstochowian. Czysta i zielona Częstochowa. O tym wspomniał pan prezydent Sawat. Szanowni Państwo, dzisiaj wszyscy dobrze wiemy, jak ludzie narzekają w Częstochowie na bałagan, jaki jest na ulicach. Dlatego przede wszystkim, i tutaj mówię niestety dosłownie, muszę posprzątać w tym mieście po prezydencie Matyjaszczyku. Bezpłatne badania profilaktyczne, o tym też wspomniała pani minister. Przygotujemy program bezpłatnych badań profilaktycznych. Kilka ich jest w Częstochowie, ale oczywiście należy je zwiększyć ze szczególnym uwzględnieniem onkologii. Jedną z pierwszych decyzji, które podejmę jako prezydent, będzie rozpoczęcie budowy stadionu miejskiego piłkarskiego dla Rakowa Częstochowy bezwarunkowo. To, gdzie on będzie, to jest kwestia szybkiej decyzji. Nie będę się tutaj rozwodził. Szybka decyzja zostanie podjęta, stadion będzie wybudowany, to jeden z moich priorytetów. Natomiast odnosząc się do konferencji prasowej, którą również oglądałem, no szanowni Państwo, w polityce trzeba być wiarygodnym. Przez wiele lat to ja wspieram kluby sportowe, wnioskuję o finansowanie tych klubów sportowych. Wszyscy mnie znają w środowisku sportowym, wiedzą, że na mnie mogą liczyć. Jeśli ja coś powiem i obiecam, to tak będzie. Natomiast prezydent przestał być wiarygodny. Przez ostatnie 13 lat miał szansę wybudować ten stadion, a przez ostatnie 6 lat, kiedy o tym głośno się mówi, tak naprawdę on i jego otoczenie obrażali kibiców i obrażali środowisko sportowe, a dzisiaj przed wyborami nieudolnie próbują obiecywać, chociaż tak naprawdę uporządkujmy, nie obiecał budowy stadionu, tylko powiedział, że dojrzał do tego, żeby zrobić analizy. No więc jeśli przez 13 lat pan prezydent się uczy, jak nasz prezydent Duda, no to życzę mu powodzenia. Miasto bez barier architektonicznych. To bardzo ważny punkt. Żyjemy w XXI wieku, a nadal mamy miejsca w Częstochowie niebezpieczne przejścia dla pieszych, dla niepełnosprawnych. To będzie program, który jak najszybciej po wygranych wyborach prowadzę w Częstochowie. Poprawa infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem chodników oraz bezpieczne przejścia dla pieszych to będą i są moje priorytety. Wszyscy doskonale pamiętamy sytuację na ulicy Legionów. Apelowałem, zwracałem się do prezydenta w tej sprawie. Niestety zamieciono sprawę pod dywan. Biuro Wsparcia Inwestora Lokalnego. To jeden z moich najważniejszych priorytetów. Bardzo często mam do czynienia z przedsiębiorcami. Sam jestem przedsiębiorcą z krwi i kości. Rozmawiam z nimi na różne tematy i słyszę, że miasto, oni nie czują się przez miasto zaopiekowani. Dlatego utworzymy Biuro Wsparcia Inwestora Lokalnego i tam to będzie miejsce, do którego będą mogli zmierzać wszyscy przedsiębiorcy i uzyskają należyte im wsparcie. Centra rekreacji sportowej. Takie miejsce, jak mamy w Lasek Aniołowski, powinny powstać w miarę możliwości w każdej dzielnicy. Na przykład na Rakowie takie miejsce również powinno powstać. Od wielu lat zabiegam o to, aby dokończono budowę stadionu Włókniarza i zaraz po wyborach tą sprawą się zajmę. Dzisiaj Skra Częstochowa czuje zagrożenie, że może spaść do niższej ligi, bo nie ma trybun. To jeden również z moich priorytetów, aby Skra mogła się utrzymać w swojej lidze rozgrywkowej. Ale również, tak jak wspomniał pan prezydent Sawat, infrastruktura sportowa tych mniejszych klubów, takich jak na przykład Ajax, który wymaga wymiany nawierzchni tartanowej, to również będą moje priorytety. Wprowadzimy coś, co wprowadziliśmy jako Koalicja Obywatelska, ale pan prezydent Matyjaszczyk niestety to usunął, czyli darmową komunikację miejską dla dzieci, młodzieży i rodziców. Również wprowadzę darmowe żłobki i przedszkola. Propozycja darmowych zajęć pozaszkolnych. Bardzo często mam okazję rozmawiać z rodzicami, również kolegów i koleżanek, moich dzieci i słyszę, że
Te zajęcia pozaszkolne, choć w Częstochowie są, to są jednak bardzo drogie. Dlatego stworzymy program, który da rodzicom możliwość zostawienia dzieci po szkole na specjalne zajęcia. Czy to lekcji tańca, czy karate, czy inne. Taka oferta będzie przygotowana w każdej szkole i każde z tych dzieci będzie mogło skorzystać z tej propozycji. Szanowni Państwo, tak, częstochowianie oczekują zmiany. Dlatego jeszcze raz potwierdzam, chcę być prezydentem Częstochowy i wygramy te wybory. Zwracam się do Państwa z prośbą i z apelem o frekwencję. Tak jak 15 października pogoniliśmy to zło, wygraliśmy te wybory, chociaż jeszcze dzisiaj do dzisiaj niektórzy się z tym z PiS-u nie pogodzili, tak również 7 kwietnia wygramy te wybory. Apeluję o frekwencję i proszę o Wasz głos. Dziękuję bardzo.